Góry na nizinach wracają na szlak. Jesteśmy blisko Poznania. Jesteśmy na terenie powiatu śremskiego, gmina Brodnica, szlak czerwony. Idziemy na Żabińskie Wzgórza. Sławku, ze mną Sławek Bajew, który zna te tereny znakomicie, który mnie tutaj zaprosił. Sławku, bardzo Ci za to zaproszenie dziękuję. Dziękuję, że jesteś z nami dzisiaj na naszym kanale YouTube'owym i że nas po tych Żabińskich Wzgórzach, Żabińskich Górach, bo takie nazwy też tu funkcjonują, oprowadzisz. Skąd ta nazwa? Już wszystko mówię, wszystko to prawda. To jest najlepsza pora, żeby zobaczyć Wzgórza Żabińskie, które są tak naprawdę ozem. Ozami się za chwilę zajmiemy. Więc najlepsza pora dlaczego? Dlatego, że kiedy nie ma liści, widać jak przepięknie zbudowany jest taki teren wyrzeźbiony przez lodowiec, a właściwie nie wyrzeźbiony, tylko ukształtowany pod lodowcem, bo tym są ozy. To jest taki wał, on występuje czasami jako wał, a czasami jako zbiór właśnie takich wzgórz o różnej wybitności, od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Tutaj ta wybitność jest rzędu 40 metrów, około 40 metrów wybitności tych wzgórz. Natomiast bezwzględna wysokość to jest tutaj, zdaje się, największe, najwyższe miejsce, 103 metry. Tam jest wieża, która pozwala obserwować, czy nie ma zagrożenia pożarowego. To jest jeden z dłuższych w Polsce ozów, bo ma około 10 km długości. Jest to os żabińsko-ludwikowski, bo ciągnie się między tymi miejscowościami, między Żabnem a Ludwikowem. Ma około 10 km długości i około 500 do 700 metrów szerokości, więc nie jest jakiś ogromny. Przy tej okazji warto powiedzieć, że najdłuższy w Polsce os to jest ten sąsiedni, po którym też widziałem, że góry na nizinach biegały, bo to jest ten os bukowsko-mosiński, czyli tam, gdzie fragmentem położony jest Wielkopolski Park Narodowy. Tak, to prawda. Odeślemy w komentarzach do filmu z tamtego pięknego terenu. Ja tylko przypomnę, Sławku, że tam fajne górki są, bo tam jest i studnia Napoleona, i Szwedzkie Góry, i przede wszystkim jedna z kulminacji terenu tamtejszego, czyli Pożegowska Góra, która ma mocno ponad 130 metrów. To teraz idziemy jednym ze szlaków, który przebiega przez środek właściwie Wzgórz Żabińskich, bo tak z prawej strony mamy około 5 km i z lewej strony do Ludwikowa około 5 km. I ten szlak, który biegnie z Drużyny do Brodnicy, czerwony szlak, pieszy, ten fragment akurat biegnie, mniej więcej na połowę dzieli Wzgórza Żabińskie, do których już się zbliżamy i zaraz będzie można zobaczyć, jak z małego wąwoziku i w lewo i w prawo wędrują bardzo takie gęste z piachu i żwiru pagórki, na nie naniesiona jest czasami glina, bo tak są zbudowane ozy. Ozy to jest właśnie coś, co budowało się pod lądolodem. O, to już jest tyle tysięcy lat temu, że nawet wtedy trudno człowieka było spotkać. Homo erectus mniej więcej z tego pleistocenu się wywodzi. I z tego czasu też są właśnie między innymi te ozy, te Wzgórza Żabińskie. I teraz będzie dokładnie widać, jak to się wszystko pod tym lodowcem formowało. Podczas kiedy my zachwycamy się zapachami wiosny, kwiatami, pachnie tu niesamowicie, śpiewają ptaki, ale wtedy już nie widać, jak to jest uroczy teren. Coś za coś. Dużo zwierzyny tu jest. Są jelenie wielkie, stadami biegające. Czasami jak się natknie, to jeszcze po nich potem się ten posmrodek taki cudownej dzikości roznosi. Lubię to, kiedy one tu się zgarną. I zresztą widać parę dolinek, świetnych zakamarków, takich zagłębień, wąwozików. Zwierzynę ma się gdzie tutaj kryć. To jest cmentarz ewangelicki, jeden z dwóch cmentarzy ewangelickich tutaj na terenie Gór Żabińskich. Zresztą zaopiekowane przez Stowarzyszenie Gniazdo, czyli takich lokalnych patriotów, którzy mają wielki szacunek do historii. Bo to jest ciekawe miejsce między dwoma miejscowościami.
położone z XVIII wieku na osadnictwo holenderskie. Józef Wybicki ich tutaj sprowadził w to miejsce. Jedna miejscowość, której nie zobaczyliśmy teraz, nazywa się Esterpole na cześć małżonki Józefa Wybickiego, autora słów naszego hymnu narodowego. Druga to Brodniczka. Kiedyś to były Olendry. Olendry Przylepskie to było teraz Esterpole, a tutaj Brodniczka to były chyba Olendry Żabińskie, o ile dobrze pamiętam. I drugi z takich cmentarzy, większy, znajduje się bliżej Żabna. Jak się jedzie tą drogą pomiędzy Brodnicą a Mosiną, to zaraz za stacją benzynową, czy przed stacją benzynową, zależy z której strony się jedzie, jest taki cmentarz również zadbany, zaopiekowany przez Stowarzyszenie Gniazdo. Warto wybrać się też w takie miejsca trochę mniej oczywiste, tak jak ja dzisiaj ze Sławkiem, ponieważ pamiętacie nasze filmy chociażby z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dość blisko stąd jest do tych naszych płuc wielkopolskich, poznańskich, wspaniały teren, ale mało kto właśnie wie, mało kto słyszał o tych terenach w pobliżu Brodnicy, o tych górkach, o tych górach właściwie w pobliżu Żabna, a przecież piękno natury można odnaleźć także w takim mniej oczywistym miejscu. Tak, tutaj jest, dochodzimy do drogi leśnej, która przebiega wzdłuż podnóży całych Żabińskich Gór i łączy ta droga Żabno z Ludwikowem. Gdybyśmy tamtą stronę poszli, to właśnie do tego cmentarza, o którym mówiliśmy wcześniej, w końcu do stacji benzynowej byśmy dotarli. A jak byśmy poszli w lewo, to wówczas dojdziemy do Ludwikowa. Też nie podnosząc się właściwie, tylko idąc zupełnie po płaskim. Dochodzimy do takiego miejsca, do takiej krzyżówki. Mamy drogę 27 i drogę 28. Leśne, dojazdy pożarowe, jak widać. I tędy przebiega droga wielkopolska, droga świętego Jakuba. Wiem, że kolekcjonujesz odcinki tej trasy. Tak, tak. To jest taki odcinek, który bardzo lubię pokonywać. Zwykle zaczynam go w Żabnie i tym szlakiem dochodzę do Lubinia. W zeszłym roku w ramach ekstremalnej drogi krzyżowej też ten fragment leśny pokonywałem. Potem odbija się w prawo tam od tej drogi i pójdziemy blisko tego miejsca. Rozciąga się przepiękna lipowa aleja łącząca właśnie wzgórza Żabińskie z Przylepkami. Niesamowitą, malusieńką, taką przylepioną właśnie do wzgórz Żabińskich miejscowością ze swoim pałacem. A tutaj proszę bardzo, jaki piękny wąwóz. No i zobacz te powalone drzewa tutaj, jaką tworzą konstrukcję. Ale w lecie nie widać tego kompletnie z drogi, bo to wszystko jest zarośnięte. A teraz widzisz. Góry zdecydowanie. Chociaż mówimy o wysokościach rzędu 100, może 100 kilku metrów, to naprawdę to są góry. Startowaliśmy pewnie, Sławku, z 70, tak? 75. Może okolice z na 80, ale to, że tu jest tylko nieco ponad 100, to wcale nie znaczy, że nie jest ciekawie. Lodowiec zostawił po sobie bardzo piękne i kształtne, co ważne w życiu, pamiątki. To jest jedno takie miejsce, gdzie widać, oni w inne miejsca tutaj nie wjeżdżają. I tu akurat, no niech sobie chłopaki tam skaczą. Ale zaraz zobaczysz, jaką będzie mieli wyrypę po prostu. Zasapiemy się pewnie solidnie, zanim podejdziemy. Nie wiem, ile tu jest, 20 metrów? Myślę, że około 10-12, ale jest na bardzo krótkim odcinku. Tak. Wchodzimy teraz pod pierwszy wierzchołek Żabińskich Gór, Żabińskich Wzgórz. Rzeczywiście jest stromo, naprawdę jest stromo, mimo tych niewysokich, mimo tych niezbyt dużych wysokości. Idziemy
Sapiąc jest mocno pod górę. Sławek mówi, że takich wzniesień jest tutaj więcej, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że kilkadziesiąt jest tych wzniesień tutaj, na całej długości. Zobaczmy do tyłu, jak to wygląda. No, konkret, konkret. Te najwyższe wzniesienia nawet. Uwaga, uwaga odkrywcy. Uwaga ludzie z pomysłem. Nawet największe wzniesienia nie mają swojej nazwy tutaj. Więc wszystko jest do nazwania. I tylko opracować. W naszych filmach wielokrotnie apelujemy o to, żeby na przykład w Zielonce nie tylko Dziewicza Góra, czyli ta najwyższa 143-metrowa była nazwana, ale te sąsiednie, bo tam w Sławku jest kilkanaście wzniesień, z czego kilka mogłyby mieć swoje nazwy. Kilka ma oznaczeń, ma tylko na mapach oznaczenie wysokości, ale o nazwach nikt już nie pomyślał. I podobna sytuacja tutaj jest, tylko że w tym miejscu różnica jest taka, że funkcjonuje nazwa społeczna, zwyczajowa Góry Żabińskie, Wzgórza Żabińskie, Wzniesienia Żabińskie, ale też nie jest to w żaden sposób sformalizowane. No nie, właśnie nie. I zobacz, i tu właściwie widzisz następna górka. Masz tu w zasięgu wzroku, mamy co najmniej kilka. No może jeszcze 10 dni, ale w drugą stronę. Proszę bardzo, góreczka. Ja uwielbiam tędy chodzić. Proszę, zwaliska, drapieżniki już czyhają na zwłoki górskich wędrowców. To chyba dzisiaj na mnie grozi, ale zawsze warto mieć to na uwadze. Lawina nas chyba nie przysypie. Szanse są minimalne. Tutaj nie ma ścieżki. A tu mamy, zobacz, a tu mamy stare purchawy. O Jezu, jeszcze poleciało coś z niej. No nie wiem, czy to widać na filmie. Chyba widać. Kamera się zatruła purchawą. Chociaż idziemy tą granią teraz. Zobacz, jak ładnie jest ukształtowane. Ja staram się zawsze przy każdym filmie mówić o tym, czy dane pasmo, czy dany zespół górek, nawet tych niewielkich, ma jakąś kulminację, jakiś taki charakterystyczny punkt, do którego można dążyć, od którego można zacząć, od którego, na którym można zakończyć. Czy tutaj na Żabińskich Wzgórzach jest coś takiego, co można by wyznaczyć jako to miejsce charakterystyczne dla tego pasemka górskiego? No można, dlatego że jedyne miejsce, które jest widoczne z drogi zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czyli od szosy Żabno-Ludwikowo, jak i od szosy Brodnica-Mosina, która jest fragmentem drogi dalej prowadzącej do Śremu i do Poznania. Widać wieże do obserwacji pożarowych. I to miejsce to jest kulminacja, 103 metry. Tamtędy biegnie właśnie ten czerwony szlak. I my idziemy mniej więcej środkiem tego pasma. Wzgórze jest, jakbyśmy poszli teraz prosto tą wycinką, to potem tam w jednym miejscu trzeba by się było troszeczkę przedzierać, ale doszlibyśmy właśnie do tej kulminacji 100 metrów. Bo w ten sposób szerokość, bo my idziemy wzdłuż. Natomiast jeśli chodzi o szerokość, to jest, jako tak jak powiedziałem, od 500 do 700 metrów. Kiedy się tam przyjedzie, fajnie jest na rower, bo tam jest kilka naprawdę ostrych podjazdów. Jak ktoś chce sobie interwałowo potrenować, to tamta część, czyli bliżej Żabna, jest lepsza. Jest więcej ścieżek. Tu jest raczej dla takich, którzy lubią off-road. Czyli takich jak my. Tak. I teraz idziemy, jak widać, ścieżka też nie jest uczęszczana przez zwierzęta najczęściej, co za chwileczkę zobaczymy. No ale przecinka jest wyraźna. Jest jakoś użytkowana też chyba przez leśników ta ścieżka. Przynajmniej w sensie takim wyznaczania orientacyjnego miejsca, w którym są. Znaczy tutaj nie ma gdzie się zgubić, więc można iść też ryzykując. To nie jest nic wbrew prawu, bo normalnie w takim terenie leśnym jak ten nie popełnia się żadnego przestępstwa chodząc po ściółce. Oczywiście zawsze patrzymy, żeby nie niszczyć przyrody niepotrzebnie, ale tu się nie ma gdzie zgubić, bo gdziekolwiek pójdziesz, to najwyżej zrobisz trochę więcej kilometrów. Z jednej strony masz pole, z drugiej strony masz gdzie wyjść i 10 km długości. To umówmy się, że to nie jest jakiś powalający
obszar, na którym można by się było zagubić. Dlatego uważam, że w takim miejscu warto podjąć ryzyko i właśnie iść poza ścieżkami, bo zawsze coś się samemu odkryje. Dochodzimy do Babrzyska. Zobacz. Babrzysko, czyli? Babrzysko, to jest to miejsce, o którym ci mówiłem, że zobacz, jak charakterystyczne są drzewa, widzisz? Są takie poobcierane błotkiem. Tutaj przybiegają zwierzęta, tu się kąpią. Widziałeś kąpiące się zwierzęta? No tutaj nie, ale z przyjacielem Piotkiem Czajką, leśnikiem z Jaszkowa, oglądamy filmy, które on pozyskuje w ten sposób, że przy takich miejscach montuje czasami kamery na ruch i stąd wiemy, że mamy tutaj i łosie, i wilki, sarny, jelenie. Proszę, zobacz, to jest właśnie takie miejsce, nie? To jest wytarte, zobacz, jakie to jest wygładzone. To jest właśnie takie tu. Czyli mówiłeś, że zwierzęta, na przykład sarny, sobie pozbywają się czegoś niesympatycznego z własnych ciał. Ze skóry, tak, pasożytów. Tutaj w lecie czasami to widać. Zobacz, tutaj ten obszar kory. Tutaj dziki głównie urzędują. Zobacz, widzisz, te drzewa są takie poobcierane. Na tej wysokości takiej do metra. Widać, Jacku? Tak. Widać. A tutaj się ubabrają. Stąd i Babrzysko. I to też jest na jakiejś tam kolejnej kulminacji jednej z kilku. No tak, tak. Rano spotkałem Kamila, naszego nowego subskrybenta. Jak już tu jesteśmy, na tych żabińskich wzgórzach, to jak tu dojechać pociągiem? Samochodem wiadomo, wszędzie dojedziecie, natomiast pociągiem. Ona akurat porusza się pociągami głównie. No i pytanie, Sławku, do ciebie, jadąc z Poznania na przykład, gdzie najlepiej wysiąść, żeby do żabińskich wzgórz dotrzeć? W miarę, to... żeby to było blisko. Kamilu drogi, drodzy Państwo, to jest niestety obszar haniebnie wykluczony komunikacyjnie. Na mapie w skali Polski nawet. W pobliskie wsie takie jak Jaszkowo, jak Ludwikowo, jak nie mówiąc już o Tworzykowie, które jest w lesie tam nieco dalej. Do Mosiny albo do Iłówca należy dojechać pociągiem, tylko że, panie Kamilu, parę kilometrów trzeba tutaj dojść, bo do Żabna z Mosiny jest około 7 km. To takie 2 godziny, powiedzmy, szybkim marszem. Żeby tutaj dojść. Z Mosiny tak. No, trzeba przyjechać. Z Iłówca przez Sulejów pewnie też tyle samo jest. No, trzeba po prostu na piechotę dojść. Nie ma możliwości dojechania tu gdzieś jak najbliżej pociągiem. Albo dojeść tam i z Mosiny na przykład poczekać na samochód Państwowej Komunikacji Samochodowej, tylko nie wiem, czy to PKS jest, który jedzie w kierunku Brodnicy Śremu i nim dojedzie się do samego Żabna. Wyraźne bardzo linie górek, można powiedzieć właściwie. Ja zdaję sobie sprawę i cały czas to podkreślam, że, proszę Państwa, to nie są duże wysokości. Tu mamy 90 parę metrów, kulminacja, Sławek mówił, 103 metry, tam gdzie wieża. Tutaj podejrzewam, że 90 kilka, 90 z dużym hakiem, albo troszkę mniejszym. Ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ładnie narysowane przez lodowiec są to wzniesienia. Są to góry, górki, wzniesienia, pagórki, które są ostre, które troszkę mi przypominają w mikroskali, nie wiem, czy Sławku ze mną się zgodzisz, przypominają mi w mikroskali Waligórę chociażby. A tak. Tylko że Waligóra, wiadomo. No to już są większe rozmiary. Większe rozmiary, ale mocne podejścia, dynamiczne. Nad krótkim dystansie zyskujemy naprawdę duże wysokości, jak na Wielkopolskę oczywiście, bo w skali odległości, powiedzmy, 50 metrów jest to 20 metrów w pionie. To jest naprawdę, naprawdę coś. A teraz jesteśmy w jakiejś takiej dolince, otoczeni ze wszystkich stron tymi pagórkami, bo jest i tutaj jeden, i tu, na tamtym byliśmy, czy pod tamtym, tu Sławek, za Sławkiem kolejne, tu jeszcze dwa, ze wszystkich stron otaczają nas te pagórki. Jakieś obniżenie, być może jakieś miejsce, w którym kiedyś był wodopój, albo bywa wodopój, bo w naturalny sposób z tych pagórków woda tutaj pewnie spływa. Prawda, Sławku? Tak, zdecydowanie. Zobacz, Jacku, jedna odnoga. Tam jak się pójdzie, tam są naprawdę niezłe wysokości. W stronę tej drogi, którą prowadzi droga Świętego Jakuba.
Sławku, ty ten las, wzgórza Żabińskie znasz doskonale, znasz jak własną kieszeń. Powiedziałeś przed chwilą, że jesteś tutaj 2-3 razy w tygodniu. Tak. Jakby ciebie obudzono w środku nocy i zapytano, które drzewo przy jakim rośnie, to byś powiedział. Natomiast co... Nie wiem, czy aż tak. Natomiast co byś polecił osobom, które dopiero zaczynają takie wędrówki? O, tu musimy się schylić na przykład, żeby przejść... Co byś polecił osobom, które dopiero zaczynają wędrować po takich trochę dzikich odstępach, gdzie nie ma takich oczywistych ścieżek, gdzie nie ma szlaków, bo teraz zeszliśmy z tego czerwonego, jesteśmy trochę z boku. O czym pamiętać, czego nie robić? Wiem, pytanie obszerne, ale... Obszerne, ale nie bezzasadne, jak się okazuje. Po pierwsze, to nie bać się. Nie bać się i zachowywać przytomność umysłu. To znaczy pamiętać, gdzie się skręca, czy w lewo, czy w prawo, żeby się nie poddawać temu urokowi, tylko to musi być zawsze tak, że zawsze wiem, gdzie jestem, albo w którym kierunku jestem. Nawet w obcym zupełnie terenie da się tego pilnować. Lewo, prawo, po pierwsze, żeby nie pobłądzić. Po drugie, nie bać się, że wszędzie w takich miejscach jak to czyhają kleszcze, robaki, pająki. No, można się pobrudzić, to prawda, ale każdy, kto schodzi z utartego szlaku, wie, że można się w ogóle pobrudzić. Ale myślę, że najważniejszym takim wskazaniem jest to, żeby chcieć to zrobić. Nie bać się. Nasuwa mi się też takie pytanie, doskonale znasz Żabińskie wzgórza, ale co mają zrobić ludzie, którzy mieszkają trochę dalej? Czy z twoich obserwacji, twoich licznych podróży wynika, że praktycznie w każdym terenie, w każdym miejscu Wielkopolski, czy też poza Wielkopolską, można takie miejsce, takie miejsca podobne do tego znaleźć? I co trzeba zrobić, żeby je znaleźć? To znaczy szukać na mapach, czy uważnie obserwować jadąc samochodem czy pociągiem? Jak ty to robisz? Ja mam tak zwaną filozofię spaceru. Czyli zatrzymać się i wszędzie może być interesujące i ładnie. Nie dalej jak 2 tygodnie temu, była okropna pogoda tutaj. Nie chciało mi się przyjeżdżać do lasu też, a miałem ochotę na otwartą przestrzeń, więc no, znam te okolice, więc wiedziałem, jak sobie ułożyć taką trasę, ale idąc też między polami z takim popadającym deszczem, też może być ładnie, więc uważam, że najważniejsze to jest chcieć to robić. Mhm. Czyli chodzić. Chodzić. Często chodzę z kijkami. Chodzenie uspokaja. To jest nasz najbardziej naturalny ruch. Nie zmuszamy się do takiego wysiłku już jak przy bieganiu. Chodzenie jest dla każdego. To bo każdy codziennie musi chodzić i się przemieścić. Więc to naprawdę jest beznakładowy, naturalny wysiłek. Mhm. Uważam, Jacku, że wszędzie można chodzić czy przygotowywać się. Ja mam jakoś taką nie wiem, naturę, że nie muszę być przygotowany. Lubię improwizować, ale są ludzie, którzy potrzebują pewnej struktury i przynajmniej zorientować się na mapie. I myślę, że to jest nawet bardziej rozsądne, bo zdarzało mi się parę razy, że jednak moja intuicja nie do końca się sprawdziła i lądowałem gdzieś, gdzie nie powinienem. Albo gdzie się nie spodziewałem. A teraz się mądrzę, że nie sposób się gdzieś zgubić. No w tym obszarze akurat rzeczywiście trudno byłoby się zgubić. Uważność. Ja bym zachęcał, żeby się nie bać przede wszystkim. O. Samolot. Dopadła nas cywilizacja, proszę Państwa. F-16 startuje albo ląduje. Myślę, że chyba startuje jednak. Tak mi się wydaje. Z tamtej strony. No, jest tu wiele miejsc, w których trzeba się tak schylić na przykład, co jest też fajne. W naturalny sposób ćwiczymy. Jak ja znajduję takie miejsca? Ja zawsze oglądałem mapy. I jak coś mnie zaciekawiło w terenie, jakaś górka, czy jakaś rzeka, czy jakiś fajny szlak, to stwierdziłem, kurczę, muszę tam pojechać. I rzeczywiście jechałem i najczęściej okazywało się to fajne. Ba, zawsze okazywało się to fajne, mniej czy bardziej, ale w moim przypadku były to mapy. W Sławka przypadku jest to spacer. Każdy sposób na to, żeby... Zatrzymanie, tak, ale też pamiętajmy, że kiedyś dostęp do takich źródeł, kolejne babrzysko. Dla zwierząt. Tak. I tam jest drugie większe. Tam jest drugie. Teraz wchodzimy na skraj.
proszę bardzo. Te drzewa poniżej wieży kościelnej to jest właśnie park Pałacu Mańkowskich. A gdyby była lepsza widoczność, to dalej rozciąga się obszar właśnie Parku Krajobrazowego imienia generała Dezyderego Chłopowskiego. I widać stąd? Tak, 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 widać. No, to jest, tu jest płasko w tę stronę, więc ten cały obszar widać. A park jest o tyle ciekawy i niestety zapomniany też. Trzeba by tam jeździć po to, żeby zobaczyć, jak wyglądał krajobraz sto kilkadziesiąt lat temu. Mhm. Tam jest niezmieniony kształt krajobrazu z zasadzeniami generała Dezyderego. Na ambony czasem wchodzisz? Wchodzę. Wchodzę, zdjęcie robię. Krótki instruktaż schodzenia z ambony. Mamy tu ambonę. Schodzimy zawsze tyłem. Nie przodem, tylko tyłem. Prawda, Sławku? Dobra. Ponieważ jest dosyć stromo, zawsze jest stromo na ambonach. Nigdy nie schodźcie przodem. Zawsze schodźcie tyłem. Dzisiaj mieliśmy, jeśli chodzi o kilometry wysokości, przewyższenia, liczbę górek. No liczbę górek to chyba 5 naliczyłem. Chyba na 5 mi się zatrzymało. Kilometry? No, do tego miejsca to mniej więcej jak 3. I jeszcze będą za 2-3. No, tak. Czyli pójdziemy teraz z krajem sobie, pójdziemy, żeby się nie przedzierać przez las. Pójdziemy z krajem, dojdziemy do tej drogi 28, bo ona biegnie tam, gdzie jest to pierwsze załamanie terenu. To jest Sulejewo, miejscowość tam Tartak. Sulejewo, a za Sulejewem jest ta droga, która łączy właśnie Brodnicę z Mosiną. Gdybyśmy tam pojechali, to Śrem. Tam zaraz Manieczki jeszcze w lewą stronę. Pójdziemy do tej drogi 28 i prosto nią dojdziemy do drogi między Żabnem a Ludwikowem i tam mamy samochód. Czyli 5 wzniesień, bardzo fajnych, dynamicznych, piękna przyroda, 6 km godzina mniej więcej. Niewiele tak, trzeba. Trochę więcej. Półtorej powiedzmy. Spokojnie oglądaliśmy przyrodę po drodze. Polowaliśmy na dzięcioły, oczywiście nie w sensie dosłownym. Coś tam nam... Co to jest właściwie? To co słyszymy? Dzięcioł. To był dzięcioł? Mhm. Dzięcioł jak nie stuka brzmi właśnie tak. Idziemy dalej i polecamy tereny w pobliżu Brodnicy, którą stąd widać. Moim zdaniem mniej oczywiste, dużo mniej oczywiste miejsce niż Wielkopolski Park Narodowy, do którego jest tutaj stosunkowo niedaleko, które to miejsce jest bardzo, bardzo znane, a może kawałeczek dalej, proszę Państwa, od Poznania za Mosinę i dojechać tutaj, pochodzić, poczuć taką naprawdę dziką przyrodę.